10 września 2020 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się finałowa gala Podlaskiej Marki Roku. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród województwa podlaskiego, a same nagrody już po raz 16 trafiły w ręce laureatów. Wydarzenie odbyło się w nowej formule, bez udziału publiczności i z uwzględnieniem wszystkich rządowych obostrzeń. Byliśmy przed trudną decyzją i musieliśmy ją podjąć, czy kontynuować ten konkurs. Dlatego wybraliśmy taką wersję, żeby odbył się, ale odbył się w warunkach bezpiecznych, bo dla nas bezpieczeństwo laureatów nominowanych, członków zarządu, radnych jest najważniejsze. Nie było łatwo zorganizować takiego wydarzenia bez publiczności, bo zawsze ona jest częścią takiej uroczystości. Impreza pomijająca nasze firmy, nasze społeczeństwo, nasze dokonania. Wydarzenie, które jest zauważalne na całym świecie, można powiedzieć, nie tylko w naszym województwie, nie tylko w naszym kraju, ale mamy poprzez internet wejścia na cały świat. Zdaniem laureatów przyznana nagroda to docenienie ich wysiłku, a także wielkie wyróżnienie, które motywuje do dalszej pracy. Jestem bardzo zaszczycony i Pompik myślę, że też jest zaszczycony. To jest bohater moich książeczek, który powstał dla moich dzieciaków i to jest coś niezwykłego, że dzisiaj został doceniony przez tak szacowne grono i podczas takiej wspaniałej uroczystości mogłem odebrać tę nagrodę. To był pomysł dosyć ryzykowny, bo ja jestem naukowcem i chciałem treści bardzo naukowe i czasami bardzo skomplikowane przekazać w prosty sposób moim dzieciom za pośrednictwem żubra Pompika i najwyraźniej zadziałało, nie tylko na moje dzieci, ale też na innych czytelników. Podlaska Marka Roku jest nagrodą prestiżową. Gdy 10 lat temu zaczynałem organizować festiwal, nawet nie przeszło mi przez myśl, że w ogóle zostaniemy nominowani do tego, a co dopiero otrzymanie takiej marki. Myślę, że festiwal, który jest rozpoznawany w środowisku fanów muzyki rockowej, teraz być może będzie rozpoznawany jeszcze szerzej. Festiwal oprócz tego, że prezentuje dużo zespołów znanych z dawnych lat, z Jarocina, z lat 80., ale oczywiście też i młodych zespołów, odbywa się w bardzo pięknym terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Także prezentujemy oprócz tych walorów Biebrzańskiego Parku także różne lokalne wyroby. Jednym z nowych aspektów tegorocznej gali były dwie nowe kategorie. Po raz pierwszy nagrody przyznano w biznesie oraz projekt 4.0. Jesteśmy bardzo dumni z tego, tak, że ktoś nas zobaczył, ktoś nas docenił i zobaczył, co robimy w naszym województwie. Żeby mnożyć, trzeba umieć dzielić, a to jest bardzo trudne. Natomiast my to potrafimy robić i to, co zarabiamy, to staramy się tym zawsze dzielić. Dzielić z ludźmi, z osobami, które bardzo tego potrzebują. Osobami, które dzisiaj może czegoś nie mają, a dzięki temu naszemu wsparciu mogą to mieć i to jest bezcenne. Biznes uważamy jest wtedy, kiedy wszystkie strony na tym korzystają. Tak nie jedna, tylko jak są dwie, no to dwie. I my to tak robimy. Wszędzie słyszymy pojęcie 4.0 gospodarki, 4.0 technologii, 4.0, ale one są troszeczkę zaszyfrowane, ukryte w tym pojęciu. I nasz projekt jest projektem, który pokazuje, w jaki sposób realnie te technologie przemysłu przyszłości, tak jak się o nich mówi, znajdują realne zadzwierciedlenie po prostu w gospodarce. A więc projekt Dolina Rolnicza 4.0 będzie skoncentrowany na wykorzystaniu najnowszych technologii w rolnictwie, w przetwórstwie spożywczym. W związku z powyższym powstające na bazie projektu startupy, świadczone usługi i wydarzenia będą przybliżać te właśnie nowe technologie z jednej strony, a z drugiej strony znajdą odzwierciedlenie w praktycznym ich zastosowaniu. Podlaska Marka Roku to także największa impreza promująca zarówno samych przedsiębiorców, jak i całe województwo podlaskie. Mamy się czym pochwalić, to przede wszystkim bardzo wrażliwe i wspaniałe środowisko naturalne, które posiadamy w naszym województwie, kulturowość, różnego rodzaju dziedziny, w którym należy promować to, należy przedstawiać to innym odbiorcom z całego kraju, z całego świata. Mamy bardzo dużo podmiotów gospodarczych, które powinniśmy pokazywać nie tylko w całej Polsce, ale też na całym świecie. Jesteśmy naprawdę na dobrym, bardzo poziomie, jeśli
chodzi o wydarzenia, wydarzenia kulturalne, wydarzenia społeczne, o kwestie przedsiębiorców. Jestem dumny z tego, że jako marszałek województwa podlaskiego mogę właśnie takie statuetki wręczyć tym firmom, bo to są firmy, które już są bardzo długo na rynku i to trzeba o tym mówić i ja uważam, że trzeba się tym chwalić. To nie jest nic złego w tej sytuacji. Nagrody Podlaskiej Marki Roku przyznane zostały w 9 kategoriach. W kategorii społeczeństwo zwyciężyły czwartkowe obiady u diabetyków. Tytuł produktu spożywczego przypadł wodzie Krynka. Za najlepszy produkt użytkowy uznano sklejkę zakładów przemysłu sklejek Biaform SA. Inwestycją roku została hala sportowo-widowiskowa Suwałki Arena. W kategorii odkrycie tytuł Podlaskiej Marki otrzymały badania nad aktywnością biologiczną grzybów nadrzewnych Puszczy Białowieskiej, prowadzone przez Politechnikę Białostocką i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Z kolei podlaską marką konsumenta głosami internautów wybrano księgarnię internetową Tania Książka. Ambasadorem podlaskiej gospodarki wyróżniono podlaską branżę medyczną. Natomiast honorowym ambasadorem województwa podlaskiego została Jagiellonia Białystok. Pod pomnikiem żołnierzy samodzielnej grupy operacyjnej Narew, podległym w kampanii wrześniowej w 1939 roku, odbyły się obchody 81. rocznicy obrony Wizny. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela odprawiona została msza święta upamiętniająca żołnierzy, którzy przeciwstawiali się militarnej agresji nazistowskich Niemiec. Oddajemy honor, oddajemy cześć tym, którzy zginęli, ale również doceniamy i pamiętamy o tych ludziach, którzy świadczą swoim życiem, żeby tych bohaterów upamiętnić, wspominać, modlić się za nich. Bohaterskość żołnierzy, którą tutaj pokazali, była niespotykana i naprawdę robi po prostu wrażenie. Jesteśmy winni oddawać hołd tym bohaterom, którzy oddali życie i zdrowie za nas tak naprawdę, za ojczyznę. Warto wspomnieć, że szczególnie ważna jest edukacja, w tym przypadku historyczna. W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej heroiczna postawa Polaków była mało znana, a społeczeństwo nie do końca zdawało sobie sprawę, co późnym latem 1939 roku zdarzyło się pod Wizną. Wychowywać młodzież w takich wartościach bardzo patriotycznych, ojczyźnianych, narodowych, można powiedzieć, bo ci młodzi ludzie, mam tu na myśli harcerzy, którzy dzisiaj również dużo pomagają w tych obchodach, swoim życiem świadczą o tym, że kochają Polskę, kochają rodzinę, kochają swój naród i o to nam chodzi, żeby wykształtować taką świadomość młodego człowieka, żeby doceniali to, co robią starsi. Obrona Wizny, zwana polskimi Termopilami, trwała w dniach 7-10 września 1939 roku. Szacuje się, że przeciwko 42 tysiącom żołnierzy niemieckich walczyło zaledwie 720 Polaków, którymi dowodził kapitan Władysław Raginis. Nawiązując do obrony wąwozu w Termopilach, w Wiźnie po dziś dzień widnieje napis: przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. $133 000 dofinansowania otrzymały ochotnicze straże pożarne z powiatu grajewskiego. Dzięki wsparciu zakupiony zostanie m.in. sprzęt do wyposażenia wozów strażackich, sprzęt hydrauliczny do ratowania przy wypadkach drogowych czy kamery termowizyjne. Symboliczne czeki odebrali przedstawiciele Grajewa, Radziłowa, Wąsosza, Rajgrodu, a także Szczuczyna. To okazja, żeby generalnie podziękować ochotniczym strażom pożarnym, że służą dla drugiego człowieka, wręczyć pieniążki, żeby mieli za co kupić sprzęt, ubrania i samochody różnego rodzaju. Praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów, ale pomoc w nieszczęśliwych wypadkach, pomoc w różnego rodzaju atmosferycznych szkodach. W powiecie grajewskim zarejestrowanych jest 40 ochotniczych straży pożarnych, z czego 12 z nich należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to straże najbardziej przygotowane do wszelkiego rodzaju działań, mają odpowiedni sprzęt. Wsparcie finansowe to na pewno na sprzęt i te specjalistyczne umundurowanie. Jeszcze wiele jednostek właśnie ma poważne braki w tym sprzęcie. Jest to sprzęt naprawdę drogi. Gmin nie stać na takie pełne wyposażenie tych strażaków, chociaż sukcesywnie te wyposażenie się poprawia. Niemniej jednak takie tego typu dofinansowanie, jak z Urzędu Marszałkowskiego chociażby,
Już rokrocznie ono jest. Nasza jednostka liczy 36 czynnych ochotników. Oczywiście nie wszyscy są przeszkoleni, nie wszyscy są jeszcze do akcji gotowi. Wyjeżdżamy na każdą dyspozycję nadaną nam przez Państwową Straż Pożarną. Dostaliśmy dzięki temu sporo wsparcia, pomocy technicznej, wiedzy, ale też pieniędzy i udaje nam się to przekładać na odpowiednią służbę i czynność w terenie. Przekazane wsparcie dla OSP w powiecie grajewskim jest konsekwencją zwiększenia budżetu województwa, jaki na ten cel przeznaczył Urząd Marszałkowski. Chcemy podnosić systematycznie tą dotację dla ochotniczych straży pożarnych. Chcemy pomóc strażakom w wykonywaniu ich statutowych obowiązków, różnego rodzaju działań. Na terenie województwa podlaskiego znajdują się 662 ochotnicze straże pożarne. W 2019 roku środki przekazane przez Urząd Marszałkowski dla OSP wyniosły ponad 2 miliony złotych. Natomiast już w 2020 roku kwota dofinansowania jednostek wyniosła rekordowe 3 miliony złotych. Blisko 1 230 tysięcy złotych z funduszy unijnych otrzyma Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Dotacja przeznaczona zostanie m.in. na warsztaty czy szkolenia zarówno dla słuchaczy, jak i dla nauczycieli. Wartość całego projektu złożonego przez miasto Białystok to prawie 1 300 tysięcy złotych. Pieniądze będą wykorzystane na staże, na doradztwo dla osób wchodzących na rynek pracy, na adaptację pomieszczeń celem zrealizowania tego projektu i kwestie doposażenia też tych pomieszczeń. Dotacja przeznaczona została na realizację projektu Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, który zakłada indywidualne doradztwa zawodowe, praktyki i staże oraz kursy specjalistyczne. W szczególności chcemy wspomóc i dofinansować osoby, które pozostają bez pracy, które się chcą przekwalifikować, które chcą zdobyć zawód i wejść na rynek pracy, ponieważ z różnych powodów na tym rynku pracy nie są, bądź chcą zmienić swoje kwalifikacje. Prawie 50% dofinansowania to jest dofinansowanie na wzmocnienie naszego potencjału zasobów edukacyjnych, które mogą wspomóc nie tylko tych słuchaczy, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami projektu, ale którzy też są naszymi słuchaczami na co dzień. Sprzęt i środki dydaktyczne się starzeją i nowe doposażenie da szansę na lepszą jakość edukacji zawodowej. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski dla Białegostoku przeznaczył do tej pory ponad 60 milionów złotych na różnego rodzaju programy edukacyjne. Planowane są także kolejne dotacje na kształcenie oraz oświatę w województwie podlaskim. Cieszymy się, że możemy wspierać miasto Białystok. Mamy nadzieję, że pieniądze zostaną dobrze wykorzystane i będą służyły rozwojowi naszego miasta. Jesteśmy w trakcie już jeszcze trwania różnego rodzaju konkursów na szeroko pojętą edukację, opiekę i tak dalej, ale wiemy, że ta perspektywa się kończy i też jesteśmy już na początku negocjacji zarówno z Komisją Europejską, z rządem nowego programu operacyjnego, nie tylko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, ale też Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który jest tak istotnym programem dla naszego województwa i wielu innych jeszcze działań. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku powołano 21 marca 2005 roku. To pierwsza publiczna placówka dla dorosłych w województwie podlaskim. W swojej ofercie posiada gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkołę policealną czy kwalifikacyjne kursy zawodowe. W Centrum Kształcenia Ustawicznego rocznie edukuje się blisko 400 osób. Przed inauguracją nowego sezonu Tauron pierwszej ligi odbyła się prezentacja nowej drużyny Białostockiej Akademii Siatkówki. Spotkanie było również okazją do uczczenia 10-lecia powstania klubu. To właśnie na okrągły jubileusz zawodnicy po raz pierwszy awansowali na zaplecze siatkarskiej Plus Ligi. Jednakże w historii klubu nie brakowało trudnych momentów. Jeszcze wiosną tego roku klub stał nad krawędzią przepaści, bo właściwie myśleliśmy o tym, żeby zrezygnować w ogóle ze szkolenia seniorów. Na szczęście nasze działania, ludzi, którzy
są wokół klubu, przyniosły takie efekty, że jesteśmy w pierwszej lidze, jesteśmy stabilni finansowo, sukcesem będzie utrzymanie się. Jeżeli się utrzymamy, to w następnym roku na pewno rozbudujemy ten zespół, tego potencjał tego zespołu będzie powiększony. Wiemy, gdzie nasze miejsce, chcielibyśmy się utrzymać, ale pewnie nie tak, że do ostatniego momentu drżeć o to, czy się utrzymamy, i to jest nasz cel. Na wydarzeniu obecne były również władze województwa podlaskiego, które wsparły białostocki klub kwotą 100 tysięcy złotych. W siłę rośnie nasza podlaska siatkówka, Białostocka Akademia Siatkówki, dzisiaj dziesięciolecie, ale też taka inauguracja naszej współpracy z BAS-em. Jest to drużyna, którą zaczęliśmy wspierać. Wspomnę już wcześniej o Ślepsku Malą Suwałki. Długa już nasza współpraca od początku istnienia tego zarządu województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że podlaskie województwo będzie właśnie siatkówko stało, że będzie sławna nie tylko z piłki nożnej z Jagiellonii, tylko właśnie z siatkówki. Tym bardziej się cieszę, bo zawsze, żeby obejrzeć dobrą siatkówkę, musiałem jeździć do Suwałk. Teraz już mam nadzieję, że będę mógł to zrobić w Białymstoku. Całe wydarzenie odbyło się w Galerii Rowieckiej w Białymstoku, która z chęcią wspiera wszelkie inicjatywy sportowe. Było wystąpienie i ważenie zawodników przed galą boksu. Mamy okazję być częścią tego wielkiego wydarzenia przed sezonem nadchodzącym. Podczas dziesięciolecia Białostockiej Akademii Siatkówki obecni byli m.in. Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Waldemar Wspaniały, były selekcjoner kadry mężczyzn oraz niezawodni kibice.